Tak, i ochraniasz na kocze, Polina. Co mi się bardzo spodobało, nie wiem, czy to jest w innych ochraniaczach już teraz. Przestałem jak była lata, nawet nie patrzyłem na tego typu ochraniacze. Bo się swego czasu zraziłem. Po prostu ten plastik jest dość cienki. On jest wytrzymały z tego względu, że jest uformowany odpowiednio, ale jest dość cienki i tu zawsze na krawędzi w pachwiny się wrzynało, a nie daj Boże, jak kurde torbę przyszczypnęło między tym, a kurde autem. Masakra po prostu. No coś niemożliwego, tak rozpraszało bardzo, bo tu walczy, a nagle jakby się ktoś kilka igieł wbił w jajka. Także przestałem się nimi interesować kompletnie. Dostałem te i pierwsza myśl to była taka, ja się... Tak, ale od razu zerknąłem, kurde, coś tu wygląda inaczej i dlatego już jest tam od razu w nagraniu wspomniane, że jest jeden fajny, który mi się podoba. Tu jest założone dookoła, znaczy, przecież to można wyciągnąć, nie? No oczywiście. Tu jest założone dookoła taka nakładka żelowa. Co jest fajniejsze, to nie jest tylko, że to jest nałożone, ale jest tutaj są przyszycia nicią nylonową, jest szyte, że to nie, że nam spadnie i będziemy mieli i tak przyszypnięte jajka, a jeszcze to jakiś mąż będzie się plątał po gacie, albo drugi. Więc to się trzyma, pogrubia nam to tutaj tą krawędź, więc to się staje naprawdę przyjemniejsze, wygodniejsze. Nie ma tego efektu przyszczypywania jajek. A cała reszta konstrukcja to tak jak we wszystkich tekstylnych, także tutaj mamy kurde torbę, do której wsadzamy, zapinamy, także można sobie to wybrać tak, ze względów higienicznych, bardzo fajna właściwość, tak, ale mówię, to są wszystkie. No i tutaj szmaciane gadki, także zalepię tego typu. Ja osobiście używam wiązanego stalowego najczęściej, właśnie po tym jak się zraziłem tym i teraz już tylko tamten. Ale z racji tego, że ma wytłumienia, zacznę też czasami używać takiego, bo mankamentem wiązanego jest to, że lepiej się trzyma, ale mocno tu dociska. Trzeba sobie go po prostu po walce, jeśli jest trudniej, rozluźnić, nie chce się go kompletnie ściągać, to rozluźnić, bo to tutaj robi ucisk na nerwy pulszowe i tak dalej, to jest po dłuższym czasie nieprzyjemne. A takie gacie rozciągliwe można sobie spokojnie nosić na bioderkach cały czas i nic się nie dzieje, nie musimy się tym zajmować. Szybko je można założyć, nie trzeba nie związać, tak naprawdę gdzieś jesteśmy spóźnieni, jedna noga, druga noga i już mam gacie założone. Także bardzo fajne, funkcjonalne i wygodne, także myślę, że przy turniejach, zwłaszcza jak startuję, tak jak ostatnio na Almie w dwóch kategoriach, myślę, że będę używał takich. Właśnie tych, ze względu na właśnie na tą wygodę i funkcjonalność. Także to tyle. Polecam. Tu fajnie jest to naprawdę, te brzegi są rozwiązane. Jeszcze raz pokażę. Wyciągnę, może troszeczkę bliższa pokażę. Także tu widzimy, tak, założone te zakładki. A tutaj mamy, o, i tutaj mamy przeszycie. Także to się wszystko trzyma na swoim miejscu. Nie zlata, nie przycina jajek. Rewelacyjna sprawa. Także gorąco polecam. Nie wiem, jeśli jakieś inne jeszcze takie coś mają, fajnie. Nie wiem o tym, tak jak mówiłem, tak, tego typu ochraniacz mam w rękach pierwszy raz od... Nie wiem, czy nie 6 lat czasem, albo i dłużej. Także, no właśnie. Ochraniacz tekstylny na krocze. Polida, Probus Sport, polecam, ława, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.